Wśród trzech najważniejszych problemów, które muszą być rozwiązane w Polsce, niewątpliwie edukacja jest bardzo, bardzo ważna. Dlaczego? No bo największym bogactwem krajów, państw są ludzie, nie mądrzy ludzie. A ci mądrzy ludzie to muszą po prostu być edukowani w rodzinie, w szkole i później w ogóle w społeczeństwie. Niestety. Pod tym względem tutaj bardzo odstajemy od krajów, które rzeczywiście wykształciły elity polityczne, i nie tylko polityczne, choćby taka Finlandia czy Korea Południowa. I dlatego uważam, że dzisiaj wszyscy odpowiedzialni za państwo winni przystąpić do formułowania właśnie tego programu. Edukacyjnego. Formuła zaproponowana choćby przez pana premiera jest trochę dla mnie groteskowa. Bo nie mozda na stadionie, oczywiście to nie jest na płycie stadionu, ale tam w kuluarach tak zwanych, ale samo już to, że będzie debata na stadionie, powiedziałbym, ujmuje powagi temu problemowi. Tu Propozycja prezydenta, żeby spotkać się właśnie nawet w Belwederze i w takiej atmosferze powagi, ale i elegancji pewnej, właśnie to było dobre rozwiązanie, chociaż oczywiście Oczywiście wymuszone przez, przez strajkujących którzy mają wiele racji. Tutaj nie można mówić, że, że to jest tylko protest polityczny. Nie, to również jest protest Związku Zawodowego, który był traktowany tak jak był. Nauczyciele zasługują niewątpliwie na wyższe pobory, uczniowie zasługują na dojrzałe programy tak zwane podstawowe, bo to co dzisiaj jest w szkolnictwie szeroko rozumianym, to po prostu jest jeden wielki chaos i z tego chaosu trzeba wyjść w jaki sposób no nie w taki jak to robił na przykład pan Buzek proponując wtedy przypomnę cztery reformy a więc administracyjną emerytalną zdrowia i edukacyjną przypomnę że trzy z tych reform zostały zlikwidowane ofe czyli emerytalna przez pana Tuska, później dokończona czy kończona teraz przez pana Morawieckiego Kasy chorych, czyli służbę zdrowia, niejako załatwił pan Miller, kiedy objął władzę po panu Busku, likwidując kasy chorych. No a y, gimnazja, czyli całą, powiedziałbym, szczytną, w cudzysłowie, reformę szkolnictwa, y, wykończyła obecna władza to dowodzi, że ci wszyscy, którzy tworzą ustawy czy programy, nie wiedzą, co robią, dlatego że tak zwane reformy ustrojowe czy ustawy ustrojowe trzeba przyjmować w konsensusie z opozycją, dlatego że nie robi się tego na cztery lata, ale robi się przynajmniej na jedno pokolenie. I tej powiedziałbym właśnie, no krótko mówiąc... Krótko mówiąc, politycy nie rozumieją, na czym polega stanowienie prawa, na czym polega działania, nie podejmują odpowiednich działań organizacyjnych i finansowych, a to jest ta triada, która niejako wypełnia tę przestrzeń skutecznego działania. Mam nadzieję, że jedność narodu, a więc stronictwo, które w tej chwili powstaje, potraktuje z dużą powagą kwestię, o której tutaj mówimy.